Im więcej, tym mniej. Kiedyś taka piosenka była. Im więcej ciebie, tym mniej. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o czymś takim wielu youtuberów mówi o czymś takim mega życiu, takim super życiu, sprężaniu się. I mnie się wydaje, że do tego super życia potrzeba tylko przebudzenia. Tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby każdego dnia zrobić coś dobrego. Ale niestety, tak jak mnie się wydaje, że robię coś dobrego, mówiąc do was, to żeby zapalać innych, muszę najpierw sam zapłonąć. I takie 5-minutowe nagranie kosztuje mnie nieraz 2-godzinnym przygotowaniem. W tym jest modlitwa, medytacje, gimnastyka, rozmowy z innymi. Czyli muszę pokonać siebie. Tą swoją niechęć, tego swojego lenia, a jak mówią mędrcy pustyni, jak pokonasz siebie samego, to pokonasz strach i pokonasz wszystkich. Ta decyzja o nagraniu nie może pójść tutaj z głowy. Ona zapada u mnie w sercu. Kiedy czuję wreszcie, że mam coś do przekazania wam, wtedy się nagrywam. Jeśli nie mam takiego poczucia, to nagranie nie trafia. To, co idzie z serca, trafia w serce. Jest to życie z pasją. Trzeba żyć z pasją. Kochać to życie. Jeśli coś robię, to robię to z pasją. Wierzę w to, co robię. I żeby te moje nagrania miały sens, to jest już chyba 74 odcinek. Ja muszę w to wierzyć. Zwycięzca nigdy nie rezygnuje. Nigdy. Tego wam życzę. Przychodzą nieraz momenty, że tak jak mówiłem na początku, im więcej, tym mniej. Ale też jak mówią mędrcy, nie można osiągnąć doskonałości. Ale moje dzisiejsze życie w porównaniu z tym, które prowadziłem, mając lat 20 lub 30, pełne pragnień, lęków, strachów, jest o wiele lepsze dziś, kiedy czuję się rozwinięty duchowo. Ale to wcale nie znaczy, że jestem doskonały. Dlatego im więcej się rozwijam, tym czuję, że ile mi brakuje. Ale warto iść tą drogą. Wierzcie mi. Jestem tego przykładem. Jeśli komuś pomogłem tym filmem, przekażcie go innym. Subskrybujcie mój kanał. I wspierajcie mnie swoimi komentarzami, swoimi lajkami. Bo to mi nieraz bardzo pomaga. I daje siłę do nagrania.